Dzień dobry. Lili. Ponieważ film ma być przekazem treściwym i ma trafiać do ludzi, do ich umysłów, do ich rozsądku, postanowiłem jeszcze raz nagrać film o przestępstwach dokonywanych nad wodą przez tych, którzy zabierają i mordują małże. Mili, dzwoniłem na policję, bo wielokrotnie do mnie ludzie dzwonią i mówią: panie Piotrze, weź pan coś zrób, bo tak, pod mostem północnym zbierają małże, na Pradze zbierają małże, tu zbierają małże, tu zbierają małże, na kanale zbierają małże. No i dzwonię na komisariat rzeczy na Jagiellońską i mówię: panie policjancie, jest taka sprawa. Pan policjant mówi: no mogą zbierać. Ja mówię: no nie mogą. No a pan policjant mówi: no mogą. Więc ta dyskusja nie miała sensu dalsza. I postanowiłem napisać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Napisałem, że pan policjant mówi, że może, a ja mówię, że nie może. Więc jaka jest prawda? I Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy tam naczelna przesłali do, główna, przesłała do regionalnej i to jest, mili, zobaczcie, teraz będę cały czas właśnie wam przedstawiał to pismo. Także, mili, przeczytajcie sobie dokładnie to pismo i zobaczcie, że nawet za zbieranie małż grozi do kilku lat więzienia. Nawet grożą bardzo dotkliwe finansowe kary. Nie można zbierać żadnych małż. Część z tych małż jest pod całkowitą ochroną, ścisłą ochroną, część jest pod mniej ścisłą ochroną, część jest, nie ma ochrony, niemniej jednak nawet te, które nie podlegają ochronie, nie wolno ich zbierać. To wszystko w tym zakresie, nie będę się tutaj rozdzierał jak stare prześcieradło, nie będę tutaj rozwijał jakichś tam. To, co jest napisane w piśmie, to jest kwintesencja. Proszę, obejrzyjcie. I każdy, kto... Zróbcie sobie screeny czy fotografię tego i każdy, kto wam powie, że można zbierać małże, każdy policjant, czy każdy policjant, to proszę mu wtedy pokazać pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że nie może, bo te zbrodnie ekologiczne podlegają karze więziennictwa. A policjant... Yes. Przepraszam, idę. Dobra, kończę. A policjant, który mówi odwrotnie jak jest, nie powinien nawet pasać kur. Do widzenia.